się różni zwykła Amazonia od nowej Light? Znaczy tutaj, jak widzisz, tutaj mamy nasze tak powiedzmy, produkty, które korzystamy na bieżąco. Pozwoliliśmy sobie wiesz, właśnie przynieść, pokazać opakowania nie zupełnie nowe. Znamy standardową Amazonię w pomarańczowej barwie nazwy, o kolorystyce czarnej. No i od kilku miesięcy mamy przyjemność testować nowe podłoże zupełnie, które już jest jakby regularne, już na stałe wprowadzone. Jaka idea była przyświecała temu, że wprowadzamy nową Amazonię, a nie zostajemy tylko przy jednej? Czym one się różnią? Czy głównym takim, to jest akurat gramatura, że tak powiedzmy, gramatura... Piasko. Tak, drobna, tak zwany powder. Będzie jeszcze taka dodatkowa różnica, drobna natomiast wydaje mi się, że będzie, no, będzie już to widoczne w przypadku, nawet w przypadku różnicy tej granulacji. Jest tutaj głównym jakby powodem było przygotowanie podłoża, które dawałoby alternatywę do kolorystyczną dla użytkowników. Aquascaping jest teraz bardzo dynamicznie się rozwija. Kompozycje są coraz bardziej skomplikowane i klienci szukają, użytkownicy w ogóle podłóż aktywnych, poszukują produktów o różnej gamie kolorystycznej również. Ada posiadała w swojej ofercie podłoże Malaya Africana. No właśnie były, ale już nie ma, tak? Są w ofercie nadal, natomiast to są podłoża jakby przeznaczone dla zupełnie innego jakby użytkownika. Akwaria no, już nie tak zaawansowane jak typowe Nature Aquarium, czyli można powiedzieć, że tak zwane akwaria low-techowe mogą bardzo skorzystać, jeżeli ktoś użyje takich podłoży. To są akwaria, których ludzie przeważnie jeszcze nie używają substratów, używają zwykłe żwiry, bądź w ogóle nawet tylko jakieś dekoracje, prawda? Natomiast no, jeżeli sobie zdają sprawę, że ta biologia dna jest ważna na cały ekosystem akwarium, jakby tym pierwszym takim produktem, gdzie ich zaczyna gdzieś tam przenosić w ten zaawansowany już charakter akwarium, znajdują... lukę mają. Tak, i w tym momencie... Nie spełnia ich oczekiwań. Tak, podłoże jest jakby pierwszym elementem, jakby pierwszym stopniem do przejścia do tego już jakby zaawansowanego stopnia akwarystyki. No bo powiedzmy sobie, filtr i podłoże jest takim sercem akwarium, nie? Gdzieś tak, tam wszystkie dokładnie. Te procesy zachodzą w podłoże. Ale powiedz mi tak, ja lubię akwaria holenderskie. Który produkt powinienem użyć? Klasyczną Amazonię, Amazonię Light, one się różnią coś, jeżeli chodzi o składniki mineralne, myślę, że jeżeli lubisz jakby akwarium bardzo gęste, czyli tak. Przyjmijmy, że mocno obsadzone, to jakby cecha, będzie najważniejsza dla Ciebie cecha, która będzie decydowała o żyzności. Tak. Natomiast kolorystyka w tym momencie dla Ciebie nie będzie miała znaczenia, bo podłoże będzie całkowicie pokryte. Więc jakby Ty nie dostąpisz jakby tutaj przyjemności skorzystania z walorów jakiegoś innego, jaśniejszego podłoża. Ale wydaje mi się, że są tak samo. Żyzne? Tak, obydwa są tej samej żyzności, są tutaj podłoża, że tak powiedzmy, przygotowane pod tym kątem tak samo. Natomiast jakby mówię, tutaj jest alternatywa, że nie każdy potrzebuje tak mocnego kontrastu jak ciemne podłoże, czarne. My mamy też wyobrażenie akurat tutaj lokalnie, wschodnia Europa, że podłoże grunty ziemne, które nas otaczają, widzimy cały czas czarną ziemię, prawda? Jeżeli wyjedziemy tylko do Włoch lub do Hiszpanii, zaczynamy widzieć zupełnie inne kolory gruntu. Już nie mówię o Afryce na przykład. No i powiedz mi, ja teraz na przykład zakładam akwarium, decyduję się na produkty adowskie. Co powinienem, jak powinienem przygotować te podłoże? Wysypujemy samą Amazonię, czy jeszcze coś pod spód? Znaczy ogólnie tak podłoże składa się z kilku elementów. Możemy, że tak powiedzmy, sobie tutaj też jakby przygotować różne poziomy zaawansowania przygotowania podłoża.
Na pewno to, najważniejszą sytuacją to jest podłoże, czyli aquasol. Mhm. To jest najważniejsza. Ten, jeżeli mamy możliwość wzbogacenia podłoża, wykorzystujemy jeszcze podłoże bazowe na bazie pumeksu, bakterii, substancji odżywczych. Za co te podłoże jest odpowiedzialne? To jest podłoże w zbiornikach, w których jeżeli pojawia się potrzeba wykorzystania wysokiej warstwy podłoża, no to jest pewne ograniczenie również nawet w tych lekkich podłożach ziemnych, jak te, że no, w pewnym momencie zaczyna brakować tlenu w dolnych warstwach. Czyli przepływ wody będzie ograniczony. Więc rośliny będą, że tak powiedzmy, nie będą mogły korzystać, system korzeniowy będzie bardzo stłumiony, czyli będzie, że tak powiedzmy, miał ograniczoną możliwość jakby rozwoju. I wtedy wykorzystujemy w tych takich bardziej zaawansowanych akwariach, nazwijmy to, te, które potrzebują większą warstwę podłoża, wykorzystujemy pumeks, warstwę power sandu, którą... No tutaj mam M-kę, czyli rozumiem, że są jeszcze jakieś inne... Tak, rozmiary. Są jeszcze rozmiary, rozmiar S, M i L. To jest w zależności od wielkości zbiornika, od wysokości tego podłoża. Stosujemy albo bardzo małą granulację. Ale powiedz, na przykład polecasz pomieszanie na przykład dla sandu L-kę, M-kę, S-kę i podłoże, czy nie? Czy raczej staramy się wysypywać? To są już, tak powiedzmy, jakieś innowacje, techniki, które jak najbardziej są wskazane, ewentualnie nie są jakoś negatywnie czy wręcz zakazywane. To już w zależności od tego, każdy aquascaper, który posiada pewien zasób produktów, osoba aktywna, która wykonuje 1, 2, 3 projekty miesięcznie, powinna się zaopatrzyć jakby w szeroką gamę produktów. Jeszcze, czy coś oprócz Amazonii Power Senda mamy? Kompletne podłoże składa się z produktu Power Sand Amazonia. Tu masz jeszcze coś ciekawego do śmieszka. I piaski dekoracyjne. Piaski dekoracyjne. Piasek dekoracyjny stanowi tylko i wyłącznie wizualną tutaj jakby część kompozycji. Coraz więcej akwarii po prostu wykorzystuje elementy jasnego wykończenia kompozycji w postaci piasku, więc to jest jakby można powiedzieć prawie, że niezbędny w tym momencie element. Tylko u nas w studiu jest po prostu około 6-7 zbiorników. Tutaj jeszcze kolega przyniósł jakieś słoiczki. O, tutaj super. Który się może wspomni. No to już ci to. Turmline BC. No to wcześniej wspominałeś też właśnie, że jesteś jakimś zwolennikiem akwarystyki bardzo roślinnej. Tak, tak. No i tu mam to właśnie taki świetny przykład właśnie, że multi, bottom, long czy iron, to są właśnie te rzeczy, które zawsze możemy dodać. No i każde podłoże w jakimś tam okresie czasu jest zawsze uboższe, więc należy go po prostu dodatkowo urzeźnić. Po prostu nie musimy, często się mówi, żeby nie grzebać tym podłożu, tak? Wszyscy zawsze się mówią, nie, bo to jest negatywny skutek, co przecież tam, że potem pracuje. No to mamy tu właśnie jeden przykład, bez naruszania po prostu podłoża. Co 10-15 centymetrów taką paczkę sobie możemy włożyć, tak jak w takim typowej kwiatach. Mamy takie pałeczki, tak mam tutaj taki świetny przykład. Są, jest właśnie, grubość jest jakby standardowa, ale długości są dwie. Możemy to właśnie podać świetnie w podłoże. Rzeczywiście po 2-3 dniach rzeczywiście widzimy ten efekt, rzeczywiście, że rośliny czują, że dostają ten zaszczyt tych wszystkich składników, które potrzebują do wzrostu. No, dla akwarystów, którzy rzeczywiście bardzo kochają tę akwarystykę roślinną, no jest to jakby nieodzowna rzecz na co dzień. No, trzeba to mieć. No bo wiemy, że rośliny i przez korzenie potrzebują mieć składników odżywczych, tak, oraz dokładnie, bo wszystkie czy porosty, czy mchy, no oczywiście wiadomo, że nie, ale one też przy okazji na pewno skorzystają, bo tych składników zawsze zostają uwolnione do wody. Tak, każde w ogóle też, każde poruszenie jakby gruntu, to jest tak jak właśnie w naszym tutaj lądowych okolicznościach, powoduje dotlenienie podłoża, czyli nawet taki ruch działa podwójnie, tak jak właśnie dżownice, które pracują gdzieś w ogrodzie, to tutaj wykonanie konkretnego otworu, żeby włożyć pałeczkę w jeszcze kilkunastu miejscach na zbiornika, powoduje, że zbiornik zyskuje jeszcze dodatkowo, nie tylko jako nawóz, ale też jako to poruszenie tego, jako dotlenienie i... Clear super, co tutaj ciekawego? To jest pożywka dla bakterii,
Dodatki do podłoża podstawowe to jest Bacter 100, czyli kompleks bakterii przygotowanych z... Ale on jest w proszku czy w płynie? W proszku. Ewentualnie, o ile Bacter 100 możemy wykorzystywać tylko i wyłącznie podczas startu zbiornika, są techniki wykorzystania Bactera 100 w funkcjonujących zbiornikach. Posypanie powierzchni wody, bakterie pożytka rozprowadzi się po jakimś czasie. Ale no, głównie jest to produkt Bacter 100 jest w momencie zakładania akwarium. Możemy go tylko wykorzystać na szybie. Zresztą tutaj też damy przykład. No, jakby tutaj to jest akurat Clear Super, czyli bakteria pożywka dla bakterii. I taki przypomina trochę węgiel aktywny. Nie? Tak, to jest specjalna frakcja węgla, który jest przygotowany, oczyszczony i drzewnego. Akurat jako ciekawostka, to jest na bazie bambusowego drzewa, nie? Drzewnego. Tak, i to jest też właśnie ważne, że to jest bardzo naturalny produkt ze względu na to, że bakterie się tym żywią, więc tutaj no, nie wchodzą w grę jakieś produkty szkodliwe. Tak. Turmalin to jest ruda turmalinu, też właśnie powoduje, jakby ma wpływ bezpośrednio na, no, troszeczkę się różni, troszeczkę jest inna kolorystyka, bardziej szary i bardziej właśnie konsystencja proszku. Tutaj czujemy od razu, że to jest węgiel, to jest tak naprawdę, mamy wrażenie, że to jest węgiel. Ale to są takie dodatki, gdzie wysypujemy na przykład na dno akwarium, dosypujemy dopiero power sump, tak? Ten sam, w tej samej formie, jak ja teraz to wykonałem, po prostu posypujemy szkło. No, akwarium, szkło. Przed sypaniem power sandu, do którego wrócimy, i następnie już bazowe podłoże. Ewentualnie mówię, wykończenia już dekoracyjne pod tytułem piasek, ale to już wszystko to już są jakby na konkretne akwarium. Ja tam widziałem, że tam jedno akwarium masz przygotowane pod zalanie i tam są struktury dna. A to może pokażę, gdzie widać. Jak można się wszystkie te rzeczy wykorzystać, jak wykorzystujemy w ogóle studio. No a tutaj masz wiesz, właśnie to, co wspominaliśmy wcześniej, nie? No i nie boimy się takiego eksperymentu, że po prostu na bazie rozpoczęcia akwarium, oprócz podania tych wszystkich produktów, które mówiliście wcześniej, czyli turmaliny BC i bakterii, tu akurat w rejsie wykorzystaliśmy dużo piasku, no bo taka była wizja, ale pod spodem są wszystkie te rzeczy podane bakteryjne. I mówiliśmy też o tym power sendzie. Tak. Dla nas nie boimy się mieszać tak samo, wiesz, czyli te wszystkie rozmiary M-ki, S-ki, L-ki, to, bo one wszystkie spełniają swoją funkcję, pozwalają właśnie na ten przepływ wody i pozbyć się tej strefy bezlanowej. Zadam, że ci się zmieniła aleracja w tym zbiorniku. Czemu, na co, po co? Przygotowaliśmy nowy layout po, że tak powiedzmy, kilku latach. Tak, były tutaj dwie kompozycje, dosyć bardzo oryginalne kompozycje z korzeniem. Jeden właśnie typowo popionowy, drugi właśnie w poziomach. Postanowiliśmy przygotować takie niekonwencjonalne iwagumi. No, to było takie marzenie nasze od dłuższego czasu, przygotować coś naprawdę masywnego. No i tutaj wykorzystaliśmy ostatecznie, oczywiście nie planując, wagi. Jakichś nie mieliśmy konkretnych limitów też oczywiście, tylko... Żadnych nie było. Nie? Tak, tylko limity w głowie. Widzicie, że mantel strona, tak? Tak, to jest około 140 kg kamienia, tak już bez tych drobiazgów, których nie ważyliśmy na pewno. I a powiedz mi, właśnie, masz taki wielki, nie? Ten kamień, on na tym piasku sobie tak tylko tu stoi, czy coś? Pod tymi dużymi kamieniami po prawej stronie, rzeczywiście pod tymi dwoma są dwa kawałki garden matu. To jest pianka, którą się wykorzystuje pod akwarium. Czyli tak nie na szybę, na piasek, nie. Nie, nie, akurat, bo to są dwa egzemplarze, rzeczywiście chodziło nam, żeby uzyskać ten efekt. Szczególnie tego kamienia właśnie, żeby on był jak najniżej dna, więc a ponieważ nie miał idealnie prostej płaszczyzny, znaczy no, jakby tego spodu, nie? Tak, nie był prosty od spodu, musieliśmy zastosować taki trik, tę piankę, która że tak powiedzmy wpływa na parę metrów. Te mchy wszystkie, bo oni widzą, że część jest tak jakby na jakichś kawałkach skały położona, ale część jest chyba bezpośrednio do tych wielkich. Część jest właśnie implantowana właśnie w szczelinę i to tam było już tam ileś naprawdę to trwa, ta implantacja tych mchów trwa już kilka tygodni. Gdzieś tam znajdujemy coraz to nowsze szczeliny, próbujemy doszczepiać w miejsca, gdzie krewetki jednak usuwają. Te szczeliny nie wszystkie są takie jakby idealne, głębokie, więc
ale próbujemy po jednej gałązce stopniowo gdzieś ten zbiornik też musiał nabierać biologii po kilka tygodni. Także bo zbiornik stoi od kiedy? Dwa miesiące. Dwa miesiące, czyli tak. Jeszcze bardzo świeży. Świeży, jeszcze świeży. Właśnie my jeszcze 2-3 tygodnie ten zbiornik przechodził takie dosyć duże kryzysy. Tak, kurczę, mówię tak, pierwszych 4-5 tygodni, jak jeszcze to nie było. Ale powiedz mi, woda bardzo kran, czy osoba? U nas jest, właśnie mamy wodę taką przygotowaną do... Tak, no... Szczęścisz. Tak, nie musisz się bawić. Nie musimy się bawić, nie mamy przygotowaną wodę. Nie jest dla akwarystu specjalnie wodę. Tak. Jakie kochają akwarystu, tak, przygotowali wodę specjalnie dla... Ogólnie na Śląsku, tutaj pod poniżej Zagłębia jest po prostu woda, jest do dosyć dobrych parametrów. Nie możemy narzekać. Nie wiem, jaka jest w Rudzie Śląskiej, ale... Wiesz co, różnie u nas jest, bo u nas jest na przykład tak, że w jednych dzielnicach jest bardzo miękka woda, a w innych znowu jest twarda. Czyli tak, że trzeba sobie to badać. Różnych dostawców właśnie wody. Duże, 13 ujęć mamy w sensie. Tak mamy. I co najgorsze, na przykład u nas, u mnie jest tak, że raz mam bardzo miękką wodę, KH2, GH5, a teraz znowu mam KH6, GH12. Także i nawet nie powiedzą kiedy, gdzie i mamy tylko zmiany, dlatego musimy sobie tego pilnować, nie? Ale powiedz mi, a Amazonia jest tu gdzieś wysypana, czy tylko... Tak, to są trzy worki, podłoże jest właśnie, tworzy tą środkową górkę, te wzniesienie i przykryte, ponieważ nie wykorzystujemy tutaj roślin łodygowych, też przykryliśmy jakby w ramach też zabezpieczenia przed obsypywaniem się, tak, stworzyliśmy taki skos, no, można powiedzieć, koryto jakiejś suszonej rzeki zabezpieczające. No i tak jak mówię, tak się to wznosi do góry, to praktycznie no, jest to tam widać, gdzieś przebija się podłoże na samym szczycie. Można ewentualnie z tyłu zerknąć kamerą później, a około 2 worków piasku 8-kilogramowych, 6-litrowy Power Sand w rozmiarze M i 3 worki Amazonii Light tworzą tutaj podłoże. A filtracja, na czym tu oparłeś? Filtracja jest dosyć potężna, masywna, że tutaj widać 2 wyloty. Jeden to jest, 2 filtry oczywiście z firmy ADA. O, Lion. Model E2400. 1800, około 1800 litrów na godzinę przepływu. 2 takie. Niezastępionego, nie. Drugi filtr jest dużo mniejszy, służy troszeczkę do innych. Jako takie podtrzymanie biologii, jeżeli robimy jakieś większe zmiany. No i też ewentualnie możemy go już wykorzystać jako filtr chemiczny, czyli możemy do niego włożyć węgiel, możemy zainstalować grzałkę przepływową. Tu jest już około tylko 360 litrów przepływu. Dwa takie filtry o łącznej masie biologicznej, 24 litry BioRio, czyli to nie jest też konwencjonalna filtracja, myślę. To jest dla przykładu 4 filtry Iheima z tej, załóżmy, średnich rozmiarów. No i tutaj mówię, przepływ wody 2100 litrów na godzinę. Mocno. A powiedz mi, czy jesteś zwolennikiem stosowania na przykład węgla aktywnego filtra na starcie, czy nie? Czy od razu jedziesz z wkładami biologicznymi takimi typowymi? My używamy właśnie, bo Ada właśnie, pan Amano też tworzył koncepcję właśnie wykorzystania węgla właśnie na starcie. I w filtrach, modelach mniejszych, jak ES600, jest jako wkład jest dodany węgiel aktywny, który zalecane jest używanie go przez 2 miesiące. I kiedy zbiornik się już ustabilizuje naprawdę, bo to tak mówię, jeżeli ktoś przygotowuje takie już profesjonalne hardscape'y, czy to zarówno przy użyciu kamieni, jak i drewna, szczególnie właśnie w przypadku drewna, to wie dobrze, że tu pojawiają się przeróżne substancje. To nie tylko chlor z wody, której na przykład nie ma, jesteśmy w stanie uzdatnić przez filtr O, ale to są wszystkiego typu substancje organiczne pochodzące z drewna, które dziś przygotowujemy, że tak powiedzmy, nagle implantujemy do wody, więc pojawiają się przeróżne rzeczy, jakieś pochodne, białek, jakieś celulozy i wszelkiego typu glony i śluzowce, które z tego drewna wychodzą przez kilka tygodni, więc ten węgiel na pewno nam tutaj
bardzo pomaga, bo mówię, zarówno tutaj tą chemiczną, jest taką chemiczną tutaj barierą przeciwko chlorom i fenolom, gdzieś tam, które mogą występować w wodzie wodociągowej. No i zarówno tutaj też sam węgiel też oddaje jakąś część węgla swojego pierwiastka, jakby tutaj tego łańcucha. Więc to też wpływa na mniejszy wzrost glonów. W tym momencie obydwa filtry nasze w tym zbiorniku zawierają węgiel. Także my stosujemy filtrację na węgiel cały czas. Cały czas? Tak, natomiast no, nie jest to wypełnienie oczywiście potężnej masie, jak połowę filtra czy cały filtr węglowy. Tak procentowo. To jest w tej chwili na te 24 litry mamy 1,5 litra węgla. I co ile w głowie wyjęcie? Węgle firmy ADA właśnie są bardzo wydajne i gdzieś tam informacje, które są, mówię, gdzieś też mówię, te informacje gdzieś nie są znane wszystkim akwarystom, ale węgle są przygotowane do wymiany w takim standardowym serwisie filtra, czyli około 3-4 miesięcy. Większość filtrów węgli na rynku, pozwolę sobie tylko jeszcze tutaj jakby wspomnieć, to są węgle, które powinny być wymienione co miesiąc. My nie mamy potrzeby ani ochoty otwierać filtra po miesiącu, więc jakby stąd jakby też tutaj ten pomysł stworzenia zupełnie innej kategorii węglów przez firmę ADA, dopasowanych do średniego serwisu. No ja wam powiem, panowie, że u was to można by spędzić godziny, patrząc na akwaria, pogadać, ale będziemy się niestety zbierać. Także bardzo dziękuję za wizytę, za porcję ogromnej dawki informacji. I mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Zobaczymy. Dziękujemy serdecznie. Dzięki. Na razie.